skok w XXI wiek, jeżeli chodzi o jednostki, a co za tym idzie w wykonywaniu naszych statutowych obowiązków. Administracja morska odpowiada właściwie za wszystko, co się dzieje na morzu. W związku z tym, jeżeli już ma mieć jednostki, powinny spełniać wszystkie funkcje, które są potrzebne do realizacji statutowych zadań. Każda z tych funkcji to nie jest jakaś nowość dla nas, natomiast wszystkie razem wymagają dosyć dużego wysiłku ze strony projektantów, żeby je zintegrować, zarówno operowanie robotami podwodnymi, jak i duża manewrowość. Wszystko razem było ciekawym zadaniem. W tym przypadku mówimy o sprawach związanych z hydrografią. Ten statek będzie wyposażony w nowoczesny sprzęt i będzie mógł to wykonywać, ale również stawianie znaków nawigacyjnych. Poza tym mamy też obowiązki w zakresie zwalczania rozlewów, a też ochrony środowiska morskiego, jak również ochrony przeciwpożarowej. Do tego jeszcze klasa lodowa, możliwości kruszenia lodu na podejściach do portów, na wodach wewnątrzportowych. Za 4 około miesiące powinniśmy kłaść stępkę po ten statek dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Będzie to dosłownie siostrzana jednostka, identycznie wyposażona, identycznie wykonana. Następna uroczystość to jest wodowanie tej jednostki, którą dzisiaj zaczynamy scalać. To będzie gdzieś tam pod koniec maja przyszłego roku.